Jeśli myślisz o pracy w charakterze trenera personalnego, ten artykuł jest dla Ciebie. Wspólnie zastanówmy się nad możliwymi scenariuszami. Jak stać się rozchwytywanym specjalistą, który cieszy się zaufaniem klientów? Jak zacząć, aby skutecznie rozwinąć karierę? Przekonaj się, że warto działać z konsekwencją i wiarą we własne możliwości. Uprawnienia nie są potrzebne. Aktualnie obowiązujące w Polsce prawo nie ogranicza możliwości pracy w charakterze trenera personalnego. Nie musisz więc posiadać jakichkolwiek formalnych uprawnień. Czy oznacza to, że nie warto uczestniczyć w kursach i szkoleniach? Wręcz przeciwnie, jednak celem zapisania się na nie powinna być chęć zdobycia lub poszerzenia wiedzy. Mówiąc krótko, by zostać trenerem personalnym, nie trzeba kończyć wyższych studiów czy zdobywać formalnych uprawnień. Jak zatem rozwinąć się w tym kierunku i zacząć zarabiać satysfakcjonujące pieniądze? Wspólnie zastanówmy się, jakie ścieżki prowadzą do pracy w charakterze trenera personalnego. Na etacie, na umowie cywilnoprawnej, w ramach własnej działalności gospodarczej. Własny przykład, najlepsza wizytówka. Tysiące fanów w mediach społecznościowych, wysokie zarobki czy rozpoznawalność w branży? Do tego poziomu dotarło już wielu trenerów personalnych i generalnie przedstawicielek oraz przedstawicieli świata fit. Różnią ich metody, wiek, wygląd czy historia. Łączy z pewnością jedna podstawowa rzecz – doskonale wypracowana sylwetka. Nie zostaniesz popularnym i docenianym trenerem personalnym, jeżeli Twoja forma, Twoja fizyczność nie jest najlepszym dowodem na to, że znasz się na rzeczy. Cechy dobrego trenera personalnego. Rzecz jasna, dla każdego klienta definicja dobrego lub bardzo dobrego trenera będzie inna, ponieważ każdy ma inne oczekiwania, niemniej najbardziej ceni się doskonałe przygotowanie merytoryczne, praktyczne doświadczenie, terminowość i punktualność, komunikatywność, zarówno w bezpośredniej relacji, jak i przez internet, elastyczność względem potrzeb i oczekiwań klientów, naturalną postawę lidera, która wpływa na motywację podopiecznych. Zbuduj własną historię. Każdy, kto odwiedza siłownię nieco częściej, a trenuje z zaangażowaniem wykraczającym poza zwykłą rekreację, pisze swoją własną sportową historię. Jedni zaczynają od zrzucania zbędnych kilogramów, inni szlifują formę mimo zdrowotnych ograniczeń, jeszcze inni chcą udowodnić sobie i otoczeniu, że można przełamywać wszelkie bariery. By zachęcać innych do rozwoju i wytężonej pracy, trzeba znać też żmudną drogę z autopsji, pokonać słabości, sięgać gwiazd. Nawet jeśli to brzmi dość górnolotnie, w istocie jest dość oczywiste. Z jakiegoś powodu ćwiczysz, prawda? A skoro marzysz o karierze trenera personalnego, masz po prostu spojrzeć w lustro i zrozumieć swoją postawę, by następnie przekazywać jak najlepsze wzorce innym. Przygotowanie do roli trenera. Jak już ustaliliśmy, nie musisz kończyć żadnych kursów, by uzyskać licencję albo inną formę uprawnień. Nie zmienia to faktu, że najlepiej od razu zacznij poszukiwania odpowiedniego szkolenia. Oto najważniejsze argumenty. Certyfikat ukończenia kursu dla instruktorów, trenerów personalnych jest ważnym punktem w CV i pomaga w zdobyciu pracy. Zdobywasz i porządkujesz wiedzę teoretyczną, która jest niezbędna do nauczania innych. Inspirujesz się do podejmowania dalszych wyzwań i udoskonalania swojego warsztatu. Wybierz kurs świadomie, analizując program, metodykę, a także czas, jaki musisz poświęcić. Na szczęście w dobie internetu można ukończyć szkolenie bez konieczności wychodzenia z domu, ucząc się tylko wtedy, gdy ma się możliwość i ochotę. Naturalnym elementem przygotowania jest także wspomniana już praca nad własną sylwetką i formą. Treningi, które polecasz innym, należy najpierw sprawdzić na sobie. Jak zamierzasz przekonać do określonego wysiłku innych, skoro samemu nie znasz efektów wybranych metod? Jeśli marzysz o pracy trenera personalnego, jak najszybciej zacznij prowadzić notatki, spisuj obserwacje, dokumentuj postępy. Będzie to bezcenny materiał szkoleniowy i baza wiedzy, na której zbudujesz swoją reputację. Praca stacjonarna lub przez internet. Trenerzy personalni mogą pracować w różny sposób, analizując znajome lub sławne przypadki tych,
których kariera w skali lokalnej lub ogólnopolskiej nabrała doskonałego tempa, można wysunąć określone wnioski. Część trenerów personalnych skupia się na pracy stacjonarnej. Praca w klubie fitness lub stała współpraca z siłownią jest klasyczną formą treningu, na który przychodzą klienci. Pobiera się od nich opłatę abonamentową albo jednorazową, na przykład za godzinny trening. Wiele zależy od potrzeb ćwiczących. Jedni poszukują doraźnej konsultacji, drudzy stałego wsparcia. Jak sama nazwa wskazuje, trener personalny skupia się na indywidualnym rozwoju podopiecznego. Wyznacza cele, motywuje, rozpisuje treningi. Są też osoby, które z racji miejsca zamieszkania lub pomysłu na rozwój kariery zostają trenerami personalnymi, w pełni korzystającymi z możliwości internetu. Wiele osób preferuje przecież ćwiczenia w domu, nie czuje potrzeby lub nie ma możliwości regularnych odwiedzin siłowni. Rozmowy poprzez komunikatory tekstowe i wideo to współczesny standard. Współpraca online może być równie owocna jak tradycyjna, dlatego nie dziwi, że tak wielu trenerów personalnych skupia się na działalności zdalnej. Która formuła podoba Ci się bardziej? Pamiętaj, że aby zbudować doświadczenie, warto wypróbować oba sposoby na pozyskiwanie klientów i przekonać się, co jest lepszą drogą do osiągnięcia sukcesu. Holistyczny rozwój. Trener personalny, którego można polecić, specjalizuje się w metodyce treningu, anatomii ciała, funkcjonowaniu organizmu, dietetyce i suplementacji. Wynika z tego, że profesjonalne podejście oznacza nieustanny rozwój na wielu płaszczyznach. Aby zostać trenerem personalnym, trzeba się gruntownie przygotować do tej roli, ale godzić to z własnym rozwojem i regularnym treningiem. Trudna sztuka? Nie trzeba tłumaczyć, że przez trud do gwiazd. Ten przekaz będziesz niedługo kierować do innych, więc warto być do niego osobiście przekonanym. Szukaj swoich szans. Jak zostać trenerem personalnym? Nie ma jednej ścieżki. Naturalnym i powszechnym kierunkiem rozwoju jest networking, polegający w tym przypadku na budowaniu relacji z trenerami czy innymi pracownikami siłowni, klubów fitness itd. Aby dołączyć do ich grona, warto wyróżnić się profesjonalnym i sportowym podejściem. Nic nie zastąpi reputacji, która otwiera wiele drzwi i sprawia, że telefon nie milczy, gdy jest potrzebny fachowiec z ambicjami, choćby i bez większego doświadczenia. Od czegoś trzeba zacząć. Nie zaszkodzi, jeżeli oprócz szukania pracy stacjonarnej, zaczniesz budować swoją markę w internecie. Niekiedy to droga do naprawdę wielkiego sukcesu. Grupy na Facebooku, ciekawie prowadzony profil na Instagramie, wartościowy content na YouTubie. Zanotuj sobie te punkty i spróbuj własnych sił. Nie kopiuj rozwiązań innych, jest to droga donikąd. Jeżeli ktoś ma płacić za Twoje usługi, a choćby i klikać lajki, naśladownictwo nie stanowi szczególnej zachęty. Szukaj własnego stylu i spraw, by zainspirował innych. Sposoby na rozwój kariery. Niejako podsumowując ten artykuł, wskazujemy najważniejsze punkty na początek przygody z rolą trenera personalnego. Po pierwsze, rozwijaj swoje osobiste umiejętności i szlifuj formę. Notuj postępy, zapisuj myśli, które pomogą w przyszłej pracy. Po drugie, szkol się i zdobywaj wiedzę wykraczającą poza tematykę treningową. Trener personalny to ktoś więcej niż instruktor. Wiedza powinna obejmować psychologię, zdrowie, dietetykę i tym podobne. Po trzecie, buduj pozytywne relacje w środowisku fit. Szukaj możliwości praktyk lub pracy w okolicznych siłowniach i klubach. Po czwarte, rozwijaj się poprzez budowanie niezależnych kanałów w internecie. Media społecznościowe są potęgą. Po piąte, nie wahaj się podejmować wyzwań. Poszukaj pierwszych podopiecznych wśród znajomych, krok po kroku buduj portfolio, które zachęci kolejnych klientów. Bardzo ważnym elementem przygotowań jest wybór odpowiedniego kursu. Atrakcyjną ofertę szkoleń znajdziesz pod adresem kar-group.elk.pl. Zapraszamy! Aby zapoznać się z innymi szkoleniami i kursami, zapraszamy także na naszą stronę szkolenia-kargroup.elk.pl.